Kolejny pogrom. Hiszpanie koniecznie chcieli się zrewanżować Cyprowi. Okazało się, że ten mecz w Larnace był wypadkiem przy pracy u siebie. Hiszpanie byli bezlitośni, rozgromili rywala, strzelając mu aż 8 goli. Pierwsza bramka Urzaiza, także drugą strzelił Urzaiz. Guerrero na 3-0. To była 34. minuta spotkania, ale jeszcze przed przerwą gospodarze zdobyli dwie bramki. Hat-trick strzelił już w pierwszej połowie Urzaiz. W 38. minucie strzelił czwartego gola. Gol numer 5, Guerrero. 5 goli przed przerwą zdobyli podopieczni Camacho w meczu z Cyprem, który do końca walczył o drugie miejsce w grupie. Po przerwie Guerrero strzelił 6. gola. Tak więc w tym spotkaniu aż dwóch piłkarzy popisało się hat-trickiem. Ósmy gol Martina Villara w 81. minucie spotkania. I Hierro ustalił wynik meczu na 8-0.